samego momentu. Nawet pamiętam kiedyś, jak mojego przyjaciela powiedziałam, no nie, że go zmusiłam, ale tak mocno napierałam, że mnie zewnął w kupę, bo miałam taką ochotę. No i się udało. Tylko mówię, to jakby u mnie te kilka miesięcy czy kilkanaście tego, że uprawiałam seks analny wtedy, kiedy miałam tą ochotę, ukróciło się w tym momencie, kiedy ginekolog zbadał mnie i powiedział, że jeżeli, powiem wam to wprost, tak jak powiedziałam na początku, tutaj chyba no, nie trzeba się rozpowiadać, tak? Odbyt nie jest anatomicznie przystosowany do tego, żeby go penetrować. Pochwa oczywiście jest przystosowana. Face fucking, czyli jak facet was zerwie w gardło, uważam, że już i tak jest mniejsze i mniej szkodliwe, czy też miała robione nieraz, niż to, żeby was ruchał w dupę. Dlaczego? Dlatego, że możecie mieć najlepszy żel, najlepsze prezerwatywy, najbardziej nawilżone. Możecie mieć nawilżenie takie, że wszystko się będzie się zdać, co z tego, skoro błony odbyty są takie, a nie inne. I po prostu, no, po prostu trzeba w tym momencie sobie powiedzieć, że zdrowie jest ważniejsze niż to, żeby się jebać dupsko.